5 sekund mogę zaczynać, tak? Najpierw. Dzień dobry, nazywam się Dorota Jakubowska i jestem współzałożycielką grupy Troll. Witam serdecznie, nazywam się Jacek Jakubowski. 20 lat temu razem z moją małżonką Dorotą założyliśmy grupę TROP. TROP to jest trening rozwoju organizacji przyszłości. Takim naszym hasłem przewodnim jest to, że od lat robimy to samo, ale codziennie inaczej. Przez 20 lat wyszkoliliśmy w szkołach trenerów i w szkołach coachów ponad 1800 osób. Zależy nam na tym, żeby ci ludzie smakowali rozwój, żeby się z niego cieszyli, żeby organizacje nawet przechodząc różne trudne momenty i kryzysy, stawały się ludzkim miejscem współpracy opartej na empatii. Najważniejszą rzeczą, o którą nam chodzi, to jest ciekawa, twórcza i zaangażowana taka społeczność ludzi połączonych wspólną ideą, wspólnymi wartościami. A dzisiaj chciałam Was zaprosić na Festiwal TROP, który ma tytuł Smakuj Rozwój, czyli tytuł taki bardzo w duchu naszego działania. I odbędzie się 25 do 27 września w Warszawie. To będzie z jednej strony dobre spotkanie przed południem, wykłady, rozmowy w gniazdach, bo będzie open space, będziecie mogli zobaczyć plakaty, na których nasi absolwenci będą opowiadać, co zrobili, jakie fascynujące rzeczy robią. Pomysł festiwalu wziął się ze spotkań, często przypadkowych, na ulicy, różnych osób, które kiedyś u nas się szkoliły, które z nami współpracowały i robią teraz często niesamowite, ciekawe rzeczy. I wtedy przyszło nam do głowy, że byłoby dobrze, żebyście mogli nawzajem się spotkać. Będzie też troszkę wykładów, ja powiem 20 lat w poszukiwaniu sensu, Dorota opowie o zmianach w metodzie TROP. Wystąpi nasz przyjaciel Ryszard Praszkier z bardzo ciekawym wykładem. Gwarantuję, że będzie pięknie. Ma być twórczo, ma być blisko, ma być empatycznie i bardzo byśmy chcieli, żebyście poczuli tego ducha, który jest największą siłą naszych przedsięwzięć. A wieczorem zabawa, a wieczorem dużo muzyki, dużo radości, tańca. W pięknym miejscu będą nasi przyjaciele, którzy grają na różnych instrumentach. Jak macie jakiś instrument i potraficie grać, to przynieście. Liczę, że ten festiwal dla nas wszystkich będzie jakimś takim ożywieniem. Jeszcze bardziej zależy mi, żeby każda z osób, które przyjdzie, spotkała się z innymi, poczuła się u siebie, poczuła się, że spotkała empatycznie, głęboko inne osoby, które się rozwijają, które smakują rozwój, które szukają sensu w życiu. Serdecznie zapraszamy zarówno wszystkich naszych absolwentów, współpracowników, osoby, które brały udział w programach biznesowych. Chcielibyśmy również spotkać osoby, które jakoś o nas słyszały i chciałyby bliżej poznać to, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób działamy. Zapraszamy Was na festiwal, będzie 25 do 27 września. Zapraszam, zapraszam serdecznie. I mam nadzieję, że będzie to naprawdę ciepłe, dobre, twórcze i pełne radości spotkanie. Zapraszamy.